Cześć, ja jestem Damian, a dzisiaj opowiem Wam nieco o social mediach. Czy jest to zguba, czy jest to ratunek? Przekonajcie się sami. Statystyki ludzi z depresją w dzisiejszych czasach rosną. Statystyki ludzi z popełnionymi samobójstwami także rosną. Ludzie, którzy są niepewni, brakuje im pewności siebie, nie znają swojej wartości. Widzimy ich coraz więcej. A to wszystko podsycane jest social mediami. Dzieci i młodzież używają telefonu przez 8 godzin dziennie. Prawdopodobnie te statystyki są trochę większe, ponieważ zdalne nauczanie ostatnio nas spotkało, więc myślę, że może być to w granicach 10 godzin dziennie. I wyobraźmy sobie, że taki młody człowiek przez nawet te 6 godzin dziennie przegląda bezużyteczne informacje, karmi się pięknymi, wspaniałymi, bogatymi ludźmi z Instagrama, porównuje się z ludźmi na TikToku, którzy mają wielkie wille, samochody wyglądają pięknie, odkłada telefon i czuje pustkę. Nie wie, co ma zrobić, nie wie, jaki ma cel w życiu i nie wie za bardzo, co zrobić z tą nudą, która go otacza. Każdy człowiek powinien się rozwijać. Każdy człowiek powinien szukać nowych rzeczy, rozwijać nowe pasje, czy też rozwijać się osobiście, personalnie. Jednak spotykamy się często z takim określeniem, że ktoś nie wie, co ma robić, nudzi się. Nie wie, w którym kierunku ma się poruszać. I zamiast wykorzystać tą nudę na odkrywanie swoich pasji, i na odkrywanie tego, co chciałby robić, to on sięga znowu po ten telefon i bezużytecznie scrolluje dalej, tracąc przy tym kolejne godziny swojego cennego czasu, którego nikt mu nie odda. Nie wiem, czy wiesz, ale w zdrowym trybie życia i żywienia powinniśmy stosować zasadę 80 do 20, czyli 80% zdrowo i 20% niekoniecznie. Tutaj można zaszaleć. I uważam, że powinniśmy stosować tą samą technikę do naszego życia codziennego, również tego internetowego. Powinniśmy karmić się 80% dobrej wiedzy, wartościowej wiedzy oraz 20% takiej odmóżdżającej, relaksującej i wtedy ta równowaga będzie zachowana. Natomiast jeżeli Ty 80% swojego czasu na telefonie spędzasz oglądając TikToka, Instagrama, Facebooka, a 20%, żeby chociaż tyle, wartościową wiedzę, to coś tu jest nie tak. Ale zauważ, jak są stworzone social media. Są one stworzone oczywiście dla ludzi i tym samym są stworzone pod naszą psychikę. Twórcy Facebooka, Instagrama, TikToka, YouTube'a chcą Twój czas. Chcą, abyś Ty spędzał czas w ich portalach. A dlaczego? Oczywiście dlatego, że to Ty jesteś produktem i oni wykorzystują Ciebie, Twój czas, dla ich korzyści. Spędzając czas na YouTubie, Facebooku czy Instagramie, oglądasz reklamy, a przez to oni się wzbogacają. Social media są stworzone tak, abyś Ty spędzał w nich jak najwięcej czasu i jak najwięcej ładował się dopaminą. Można porównać to do narkotyku, który po prostu zjada Twoje życie. Bierzesz go, kolejną dawkę i odlatujesz. Chcesz więcej, bierzesz, odlatujesz. Chcesz więcej, bierzesz, odlatujesz. I wtedy dealer, czyli nasz Facebook, nasz Instagram, się cieszą, bo dostają za to kasę. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, jak social media wpływają na nasze relacje. Jest takie określenie jak FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli strach przed tym, że coś nas omija. Czyli tak, budzimy się rano, sięgamy po telefon, patrzymy wszystkie możliwe informacje na Facebooku, na Instagramie, sprawdzamy, czy nic nas ważnego nie ominęło i wtedy możemy zacząć dzień. Ale wtedy przegraliśmy, ponieważ już nastawiamy nasz mózg
na właśnie tą dawkę dopaminy, na to, że za chwilę chcemy więcej i więcej, odkładamy telefon po to, żeby tylko za chwilę go podnieść i sprawdzić, czy nas nic nie omija. Ale gorzej, gdy fear of missing out wpływa na naszą relację z drugim człowiekiem bezpośrednio. Czyli siedzisz sobie w kawiarni z przyjacielem czy dziewczyną i rozmawiacie. Nagle sięgasz po telefon, żeby zobaczyć newsy z Facebooka. Druga strona też bierze ten telefon i tak sobie siedzicie w ciszy, przeglądacie. I to jest właśnie studnia bez dna. Bierzecie ten telefon i odcinacie się od świata, lecicie w tę studnię na dół i pochłania was to totalnie. Zamiast skupić się na rozmowie i budować prawdziwą relację z człowiekiem, zamiast skupić się na tym, aby zadać dobre pytanie, zapytać, jak minął dzień, dowiedzieć się, co było dobrego w dniu tej osoby, no to poddajemy się i idziemy na łatwiznę, bierzemy telefon i scrollujemy. Tak niestety relacji nie zbudujemy i tak będziemy napędzać nasze uzależnienie od telefonu. Ale oczywiście internet i social media mają też pozytywną stronę. Możemy tam znaleźć wartościową wiedzę, możemy szeroko komunikować się z ludźmi, możemy dowiedzieć się, co u naszego kolegi z Afryki, możemy dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja w innej części świata, tam, gdzie no, fizycznie nie mamy dostępu. Możemy rozwijać nie tylko siebie, ale też nasze pasje poprzez dzielenie się nimi. Możemy szukać nowych zajawek, możemy naprawdę robić masę pozytywnych rzeczy. I właśnie po to potrzebujemy naszej nudy, aby dać chwilę naszemu mózgowi, aby się trochę ponudził, aby się trochę wytężył, aby odnaleźć te pozytywne strony także w social mediach. Nie mówiąc już o tym, że jest to wspaniała forma dla biznesu. Możemy łatwiej docierać do naszych klientów, możemy łatwiej się komunikować z nimi, możemy łatwiej sprzedawać i możemy zyskać większe zasięgi, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie większość usług jest oparta również na internecie. Dlatego apeluję, aby rozsądnie korzystać z social media, ponieważ jest to narzędzie zarówno destrukcyjne, jak i wartościowe. Ale co jeśli jesteś uzależniony od social media i no, chciałbyś coś zmienić w tej dziedzinie, ale no, ciężko ci to przychodzi? Otóż zacznij od małych rzeczy. Zacznij od małych kroków, czyli spróbuj ograniczyć najpierw ten czas. Nie zupełnie, nie odinstaluj od razu aplikacji, tylko ogranicz czas, na przykład z 6 godzin do 5 bądź 4. Są aplikacje, są usługi właśnie systemowe, które ograniczają możliwość używania aplikacji. Sprawdź to. Jeżeli będzie trzeba, to oczywiście podejmij drastyczne kroki i usuń zupełnie tą aplikację, która najbardziej wpływa na Twoje życie, która najwięcej pożera Twojego czasu. Kolejna rada jest to zmiana środowiska, czyli po prostu utrudniasz sobie dostęp do Twojego telefonu. Na przykład, kiedy pracujesz, odkładasz telefon na drugą półkę, abyś nie miał go pod ręką. Kolejną rzeczą, wyłączenie powiadomień, abyś to Ty decydował o tym, kiedy bierzesz telefon, a nie to telefon powiadomieniem decyduje o tym, kiedy Ty masz go wziąć. Zamiast spać z telefonem, kładziesz go do drugiego pokoju. I nie używasz budzika w telefonie, a takiego zwykłego fizycznego. To też ograniczy dostęp do Twojego telefonu. I szczególnie rano nie będziesz mieć do niego dostępu, bo częstą praktyką jest to, że po przebudzeniu bierzemy telefon i oczywiście przez FOMO sprawdzamy, co tam słychać. I ostatnią radą będzie zmiana nawyków poprzez zastąpienie nawyków. Twoim obecnym nawykiem, jak przypuszczam, jest branie i oglądanie TikToka, Instagrama, Facebooka, chłonienie social media. A więc zastępując ten nawyk, musisz wziąć inną czynność. Czyli odkładasz telefon, zmieniasz środowisko, tak jak już wcześniej powiedziałem, i bierzesz i praktykujesz swoje nowe pasje. Czyli szukasz
pasji gitara, szukasz pasji sport, szukasz pasji, nie wiem, grafika komputerowa, szukasz pasji książka. Każdy ma swoje inne pasje i każdy musi znaleźć coś dla siebie. Musimy znaleźć po prostu zajęcie, które zastąpi nam ten czas przy telefonie. Ale najważniejszą, podstawową rzeczą przy zmianie nawyków jest to, abyś ty sam był świadomy tego, że musisz zmienić ten nawyk. Musisz być świadomy, że sięganie co chwilę po telefon to uzależnienie i jest to złe, jest to tak naprawdę zniewolenie ciebie, bo często robisz to wbrew swojej woli. Po prostu bierzesz ten telefon i scrollujesz, bo nie masz co innego robić, nie chcesz nic innego robić, bo ten telefon cię trzyma. Dlatego bądź świadomy tego, że telefon cię więzi i bądź świadomy tego, że możesz to pokonać. Pamiętaj, czasu straconego przed telefonem, czy komputerem, czy telewizorem nikt ci nie zwróci. I wyobraź sobie siebie za 50 lat narzekającego na to, że nic w życiu nie zrobiłeś, ponieważ większość czasu spędziłeś w social mediach. Zacznij działać już teraz, abyś nie musiał żałować na stare lata i abyś nawet za te kilka lat mógł powiedzieć, że to była dobra decyzja i że było warto naprawdę pomęczyć się przez jakiś czas, walcząc z tym uzależnieniem, ale w końcu być wolnym i robić to, co tak naprawdę w życiu jest ważne, czyli rozwijać się, rozwijać nasze relacje, dawać innym ludziom siebie oraz tworzyć i być kreatywnym. Mam nadzieję, że tym materiałem wideo ci pomogłem i trzymam za ciebie kciuki i wierzę, że dasz radę. Trzymaj się.